Przeżywamy Wigilię trzeciej niedzieli Adwentu, więc te czytania, które dzisiaj słyszymy, wrócą jeszcze do nas jutro w troszkę jakby innym kontekście, jako wezwanie do ufności i do takiej wytrwałości, odwagi. Natomiast dzisiaj wieczorem chciałbym, żebyśmy się skupili na tym słowie, które Jezus wypowiada: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Pokusa zwątpienia przychodzi zawsze wtedy, kiedy jest trudno. Jak jest łatwo, to nie ma problemu, tak? Myślę, że gdyby uczestnikom rekolekcji było w życiu łatwo, to byśmy się tutaj nie spotkali. Spotkaliśmy się właśnie dlatego, że jest trudno. I na to trudno, kiedy jest, jak to mówią, ciemno, zimno i do domu daleko. Właśnie tak jest. Zimno, śnieg pada z deszczem, ciemno na dworzu, zimno. I w sercu może tak właśnie też jest. Zimno i ciemno. Przychodzimy do Jezusa, a On mówi: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Pokazuje różne wydarzenia, w których daje świadectwo, że On z nas nie rezygnuje, że nam towarzyszy, że jest blisko. Jak w tej piosence, która nam przepływa przez rekolekcję, kiedy jedno leci w dół, drugie ciągnie ku górze. Nie? Że kiedy nam jest źle, my przychodzimy i wołamy: Chryste, miłosierdzia, a On nas ciągnie ku górze. My czasem mówimy: a Panie Jezu, ale nie, bez przesady, ja tylko chcę, żeby ustąpiło trudno. On mówi: nie, nie, ja chcę Ciebie do nieba. A my na to: ale czy to musi być dzisiaj? Ja czasem pytam na rekolekcjach, zwłaszcza wielkopostnych: kto chce iść do nieba, tak? Kto chce iść do nieba? Śmiało. A nie tak szybko. Dobra. Jak ktoś chce do nieba, to ręka do góry, tak? Dzisiaj. Od razu niektóre ręce dodał. A jeżeli dzisiaj jest ten jedyny dzień, kiedy możesz iść do nieba? No. Pamiętacie tę historię, jak jechał autokar do Medjugorje i w Chorwacji się rozbił i wielu ludzi zginęło? I zapytałem u mnie w parafii na Stegnach w Warszawie: słuchajcie, gdybyście wiedzieli, że wsiadając do autokaru, który będzie jechał z pielgrzymką, to będzie wasza ostatnia podróż i zginiecie po drodze i pójdziecie do nieba, wsiądziecie do tego autokaru? I powiało grozą wśród ludzi. Bo my widzimy ten rozbity autokar, zmasakrowane ciała i nie widzimy tego nieba. Widzimy bardziej ciemności niż łaskę. Widzimy bardziej grzech niż odkupienie. Wierzymy w swoją słabość, bo mamy jej bolesne doświadczenie. W swoją i naszych bliźnich, a jakże, ich nawet może bardziej. A nie wierzymy i nie ufamy obietnicy zbawienia w Chrystusie, że On jest prawdomówny i On dopełni tego dzieła, które rozpoczął. Oczywiście wołamy: Panie Jezu, ufam Tobie, Chryste, zanurzam się w Twoje miłosierdzie, ale jakże często nie dotyczy to kwestii nieba, tylko dotyczy to naszych tu ziemskich problemów, brakujących pieniędzy na spłatę długów, brakującego zdrowia, samotności, cierpienia takiego czy innego. A Jezus mówi: pamiętaj,
Umarli z martwych wstają, chromi chodzą. To nie tak, że wszyscy, którzy byli chromi, chodzą. Ale wiecie, Pan Bóg mi dał ten przywilej, że w Bazylice Licheńskiej mogłem zobaczyć cud, nawet dwa cuda, na własne oczy. Mogłem zobaczyć, jak zostaje z nowotworu szpiku uzdrowiona kobieta przed Najświętszym Sakramentem. I nikt tak naprawdę w to nie wierzył. Aż po 5 latach lekarz zdecydował się zrobić jeszcze raz badanie szpiku. I ku swojemu zdumieniu zobaczył, że szpik jest zupełnie zdrowy. A ten szpik był w trzeciej fazie włóknienia. I ja widziałem, jak ona leżała powalona mocą Ducha Świętego przed Najświętszym Sakramentem. Innym razem widziałem, jak człowiek, który wszedł o dwóch kulach i szedł jak taki, jak na patykach, na sztywnych nogach i o dwóch kulach, zgięty w pół i wystawiony na Najświętszy Sakrament. I cały Kościół się modlił i uwielbiał Boga. Nie żeby prosić o zdrowie dla Niego, po prostu uwielbiał Boga. Panie Jezu, Ty jesteś Królem, wywyższam Cię i uwielbiam. I nagle widać, jak te dwie kule w powietrzu i ten człowiek, który nie mógł chodzić, tańczy. Tańczy w bazylice. Nikt nie miał pretensji, że tutaj jakieś dziwactwa. Bo jak może nie tańczyć ktoś, kto był praktycznie niewładny do chodzenia, a nagle Bóg mu daje życie? To kto może mu zabronić, żeby przed tym Bogiem tańczył? Ileż to razy w konfesjonale widziałem cud uzdrowionego serca. Czasem mówię, że chyba nie ma piękniejszego wydarzenia dla kapłana, jak być tym, który posługuje w tym sakramencie uzdrowienia. Serca, duszy. Dzisiaj słowo nam pokazuje Jezusa, który mówi: pamiętaj o tych wydarzeniach, które widziałeś. Mogą się dla innych wydawać nieznaczące, ale ja Ci je pokazuję, żebyś nie zwątpił, gdy przyjdzie moment, że będzie ciemno i zimno i głodno i do domu daleko, żebyś wtedy nie zwątpił. Żebyś się nie cofnął. My pośród ciemności potrzebujemy światła i Bóg nam da to światło. Ale wiecie, jeżeli mamy ciemne miejsce i wołamy o światło, to ten reflektor trzeba skierować, znaczy mieć go blisko siebie, ale skierować go na zewnątrz, a nie sobie w oczy, prawda? Więc trzeba, żebyśmy patrzyli razem z Jezusem na to, co On przed nami odsłania. Nie? Żebyśmy widzieli drogę wyraźnie. I On będzie nam pokazywał, zrób to, a to omijaj. Tu idź, a tam nie skręcaj. Jak będziemy zaglądać w Świętą Księgę, znajdziemy tam wszystkie wskazówki, których potrzebujemy. Ale jest ważne, żebyśmy słuchali, żebyśmy uważali. I On mówi, ja Cię przeprowadzę. Wiem, że jest ciemno. Wiem, że się boisz. Trzymaj mnie za rękę, przejdziemy. Zaufaj mi. My byśmy chcieli zrozumieć, co On nam tłumaczy. Ale jest taki drobiazg, że On nam nie tłumaczy. On nam nie wyjaśnia, bo On nie chce, żebyśmy my akceptowali Jego plan, tylko żebyśmy szli Jego śladami. To nie jest to samo. On nie chce być rozumiany, On chce, żeby Mu ufano.
Jedyne, co nam daje, to jest obietnica. Mówi, ja przeprowadzę, idź za mną. Sequela Christi, czyli iść za Jezusem, to znaczy wkładać stopy w ślady. Wiecie, to tak jak idziesz przez pole minowe, ktoś przeszedł, nie? To stawiasz swoje stopy dokładnie w te miejsca, w które wszedł, które postawił, tam gdzie postawił ten, kto szedł przed tobą. Bo to jest bezpieczne miejsce. Tak mamy iść. To oczywiście oznacza, że będziemy szli jego śladami i przez pustynię, i przez drogę krzyżową, aż na Golgotę. Tak, to prawda. A potem jest poranek zmartwychwstania. I on mówi, ja znam tę drogę, ja cię przeprowadzę. Znam twoje trudności, wiem o twoich chorobach, o twoich rozstaniach, o tym środowisku, które cię męczy. Znam twoje grzechy, znam twoje wady, wiem, że ci trudno, wiem, że sobie nie radzisz. Ja to wszystko wiem, mówi. Przeprowadzę. Jakie byś nie miał cierpienie, ty mi nie musisz tłumaczyć. Ja to znam, już tam jestem. Tylko mnie słuchaj i idź za mną. My jesteśmy trochę jak Kubuś Puchatek i miś o małym rozumku i usiłujemy zrobić po swojemu. I pakujemy się w różne kłopoty. Potem się dziwimy, że utknęliśmy w dziurze królika. Nie? Nogi z jednej strony, a pyszczek z drugiej. Bo żeśmy się nażarli nie wiadomo po co. Bo nam smakuje. A on mówi, nie, ja cię przeprowadzę, tylko rób to, co ci mówię. I to nie jest, wiecie, to jest też cudowne, że on nie każe, nie zmusza. To jest cały czas zaproszenie, to jest cały czas prowadzenie łaską. Kiedy mówimy o przykazaniach, zwróćcie uwagę, Bóg wybiera, żeby się objawić, wybiera naród, gdzie nie ma trybu rozkazującego w tym języku. Przykazania są w formie czasu przyszłego, bo taki jest język hebrajski. Że to jest, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał, będziesz czcił ojca i matkę, będziesz kochał Boga Twego ponad wszystko. Rozumiecie? To jest cały czas z jednej strony wskazówka, a z drugiej strony obietnica. To nie jest prawo rozkazu, to jest prawo miłości. Tylko my tego jakoś nie umiemy w ten sposób przyjąć. Wobec tego nakładamy sobie kajdany, a potem mówimy, nie mogę ruszać rękami. Wiążemy sobie nogi i mówimy, nie mogę zrobić kroku. On mówi, ale kto ci kazał? Święty Paweł mówi, że jak człowiek słucha Boga, to mu prawo w ogóle nie jest potrzebne. Jeżeli kochasz twoją żonę, to ktoś ci musi mówić o tym, pamiętaj, żeby się przytulił. Jeśli kochasz swoją żonę, to ktoś ci musi mówić, pamiętaj o tym, żeby się do niej uśmiechnąć. Albo nie okłamuj swojej żony, jeśli ją kochasz, to nie będziesz jej okłamywał. Będziesz jej okazywał szacunek i miłość. Nie potrzebujecie prawa o tym, że trzeba dwa razy pocałować, trzy razy się uśmiechnąć. Nie? To jest absurdalne zupełnie. Ale a jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem? Rano się pomodlić, wieczorem się pomodlić, co miesiąc do spowiedzi, co niedziela do kościoła i traktujemy to jak... Wiecie, jak checklistę pilota w samolocie, który odhacza, żeby bezpiecznie wystartować. Przecież to jest absurdalne. Tak się relacji nie buduje. On mówi, chciałbym, żebyś mnie kochał.
przychodzi do nas, żeby uzdrowić nasze rany, żeby osuszyć nasze łzy, żeby umocnić nasze siły. I tak jak żeśmy sobie mówili, jakże często dar Jego miłości my traktujemy jak coś, co nam się należy, ale czego nie szanujemy. Z miłością postępujemy po swojemu. Tak jak chcemy. I łaska, która jest dla nas przygotowana, pozostaje martwa. Więc jeśli uwierzysz, że Bóg przychodzi do ciebie z miłością, jeśli pozwolisz Jezusowi dotknąć twoich ran, jeśli nie będziesz przeklinał swojego życia ani ludzi, którzy są ci postawieni na drodze, jeżeli nie będziesz potępiał tych, których On ci dał, byś ich kochał, tylko podążając śladami Jezusa, będziesz otaczał miłością tego drugiego biedaczka obok ciebie i będziesz pochylał się z szacunkiem nad ranami ludzi równie biednymi jak ty, to zobaczysz, jak Bóg uzdrawia i twoje serce, i tych biedaków. Chrystus może uzdrowić każdą ranę i będzie to robił, jeśli Mu pozwolimy. To może wyglądać zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażamy dzisiaj. Bo my byśmy chcieli, żeby to było tak, jakbyśmy nigdy nie byli zranieni. Przypomnijcie sobie, przywołany już na tych rekolekcjach film Gibsona o pasji, o śmierci Jezusa. Kiedy Chrystus zmartwychwstaje, wyraźnie widać, że ręce są przebite. Kiedy objawia się apostołom, wiemy z Ewangelii, pokazuje im ręce i bok, są przebite. Kiedy Jezus uzdrawia twoje serce z ran, które zadałeś sam sobie albo ktoś ci zadał, te rany pozostają, ale są uzdrowione. Nie są źródłem śmierci, tylko tak jak rany Jezusa, te uzdrowione rany są źródłem życia. I wielu ludzi może dotknąć tych ran i zobaczyć, że ty nie przeklinasz swojego życia, nie przeklinasz swoich winowajców, tylko uwielbiasz Boga. I oni mogą powiedzieć, to jest idiotyczne, to jest niezrozumiałe, jak to tak może być. A ty powiesz, miłość Boga jest większa niż śmierć. Miłość Boga jest większa niż grzech. Miłość Boga jest większa niż moje niewierności wobec mojej żony. Miłość Boga jest większa niż to, że zostałem odrzucony przez moją żonę. Miłość Boga jest większa od mojej biedy. Miłość Boga sprawia, że jestem człowiekiem żywym. Nadal słabym i grzesznym, ale żywym. Na nowo. Więc dzisiaj, tego wieczoru, kiedy wchodzimy w niedzielę, w której Bóg nas zaprasza, radujcie się. To przychodzi też z pytaniem, co chcesz, żebym ci uczynił? Czy chcesz być uzdrowiony? I zanim odpowiesz w swoim sercu, tak, tak, oczywiście, to najpierw się wsłuchaj w to pytanie. W to, że to uzdrowienie będzie zapewne zupełnie inne niż to, co sobie myślisz. I droga, którą Pan Bóg cię będzie prowadził, to nie jest to, co ty sobie wymyśliłeś. On poprowadzi cię po swojemu.
a jednak Cię pyta, czy zaufasz mi na tyle, żeby podążyć w zaufaniu, tak jakby na ślepo, ścieżką, której nie znasz. Czy chcesz pójść moją drogą? I chciałbym Was, moi drodzy, zaprosić, żeby ten wieczór, a zwłaszcza ta Eucharystia, żeby była wsłuchaniem się w Jego głos miłości i kiedy przyjmiecie Komunię Świętą, to wejdźcie z Jezusem w dialog. Jeszcze raz spróbujcie usłyszeć to pytanie. Czy chcesz, żebym Cię uzdrowił? I wtedy, będąc z Nim tak blisko, gdy jest w Twoim sercu, rozmawiaj z Nim i wtedy Mu odpowiadaj.